Samogłowy żyjące w oceanach są znane z tego, że szybko zwiększają swoją wagę, żywiąc się głównie meduzami. Zależność pomiędzy czasem T w dniach, jaki upłynął od momentu narodzin ryby, a jej masą m od T w miligramach, przedstawiono za pomocą następującej funkcji. M od T równa się 1,34 do potęgi T przez 6 dodać 4. Uzupełni poniższe zdanie dotyczące tempa zmian masy samogłowa. Wynik zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku. Każdego dnia masa samogłowa jest pomnożona przez... I tutaj trzeba wpisać przez jaki czynnik. No to żeby znaleźć ten czynnik, to ja tutaj przekształcę wzór tej funkcji do takiej postaci, w której łatwo będzie ten czynnik odczytać. Czyli zacznę tutaj od tego, że mam w wykładniku sumę dwóch składników, więc mogę napisać, że to jest 1,34. Do jednego składnika tej sumy, czyli no najpierw napiszę czwórkę, wszystko jedno, tu kolędzie nie ma znaczenia, razy 1,34 do tego drugiego składnika. T podzielić przez 6. No, bo wiemy, że jak takie dwa wyrażenia potęgowe, gdzie mamy tę samą podstawę, się mnoży, no to możemy stwierdzić, że to jest ta podstawa do sumy tych wykładników. Więc tutaj z tego korzystam. Teraz przekształcę sobie ten drugi czynnik. Bo tutaj mogę zapisać ten wykładnik jako 1 szósta razy t. Więc mogę zapisać to w takiej postaci, że to jest 1,34, przepiszę bez zmian, tę stałą na początku, do potęgi czwartej razy. A tutaj 1,34 do potęgi 1 szósta. I to całe potem jeszcze do potęgi t. Bo jak mam takie. Wyrażenie potęgowe jeszcze do potęgi, no wiemy, że te wykładniki się mnożą. 1 szósta razy t to będzie t przez 6. Czyli to jest dokładnie równoważne temu, od czego zaczęliśmy. Ale teraz widać, przez jaki czynnik nam się ta masa mnoży, jak t zwiększa się o 1. Chciałem to mieć właśnie wykładnik po prostu t. No bo teraz, jak widzimy, że t zwiększy się o 1, no to ta masa pomnoży się przez czynnik 1,34 do potęgi 1 szósta. No może, żeby lepiej to. Jeszcze pokazać, to może zrobiłem sobie tabelkę. Tu będzie czas, tu będzie masa, w zależności od czasu. Jak T jest 0, no to wtedy tutaj wykładnik jest 0, to całe jest równe 1, czyli mamy po prostu 1,34 do potęgi czwartej. Czyli widzimy, że ten czynnik tutaj na początku spełnia rolę masy początkowej. Następnie jak T jest równe 1, no to wtedy. Ta masa początkowa, ta początkowa wartość pomnoży się przez to do potęgi pierwszej, czyli 1,34 do potęgi 1,6, bo ta jest po prostu równe 1. No i dalej analogicznie, jak ta jest równe 2, no to tutaj nam się to pomnoży przez 1,34 do potęgi 1,6 i jeszcze do potęgi drugiej, bo ta jest równe 2. Czyli widzimy, że jak T zwiększa się o 1. To masa mnoży się przez ten współczynnik 1,34 do potęgi 1 6 No to obliczmy na kalkulatorze, ile to jest, czyli tutaj możemy napisać, że to w przybliżeniu, trzeba nawet coś przybliżyć. Będzie 1,34 do potęgi czwartej, razy zaraz obliczymy co do potęgi T. Właśnie, muszę obliczyć 1,34 1,34 do potęgi otworzyć nawias 1 podzielić przez 6 zamknąć nawias równa się 1,04998 i tak dalej no to jak zaokrąglimy do dwóch miejsc po przecinku to to będzie 1,05 czyli 1,05 czyli to jest ten czynnik tak jak mówiłem który musimy tutaj wpisać w polu odpowiedzi po każdego dnia ta masa mnoży się przez czynnik 1,5 Czasami w tych zadaniach pytają nas, o ile wzrasta lub maleje, o ile procent wzrasta lub maleje masa, czy jakaś inna wielkość. W tym wypadku masa samogłowa mogliby zapytać, o to, o ile procent wzrasta lub maleje. Więc po pierwsze widzimy, że wzrasta, dlatego że współczynnik tutaj przy T w wykładniku jest dodatni, czyli ta funkcja wykładnicza jest rosnąca. A o ile procent wzrasta? No ta jedynka tutaj na początku mówi, że, że to jest. Cała masa samogłowa, a to, co mamy tutaj poprzedniku, mówi, jaki jest przyrost tej masy. Czyli widzimy, że jak masa się pomnoży przez 1,05, to znaczy, że o 5 jest więcej tej masy po upływie jednego, jednego dnia. Czyli przyrost jest równy 5 czyli 5 setnych to jest to samo co 5%. Czyli gdyby nas pytali o ile Wzrasta masa samogowa, o ile procent wzrasta, to odpowiedź byłaby, że wzrasta o 5%, ale akurat w tym zadaniu pytanie było o ten czynnik, przez który się mnoży, a mnoży się przez czynnik 1,5.